Jestem na osiedlowej 21, a po ubiegłorocznej termomodernizacji tu są najlepiej do tej pory w Radomiu. A to wynika też z doświadczeń, które były wcześniej wykonane, budki dla jeżyków. Jeżyków jeszcze nie ma. No, Polska Południowa, no i w Warszawie już były pierwsze obserwacje. Polska Południowa to właściwie już się roi od tych jeżyków. No ale teraz popatrzcie tutaj sobie na, nie wiem czy zobaczycie, te budki mają daszki, a nie dość, że są trocinobetonowe, to mają jeszcze daszki. Daszki zabezpieczają same budki, te wykonywane wcześniej w Radomiu, na przykład na tamtym bloku, takich rzeczy nie posiadały. To są drewniane budki bez zabezpieczeń, one się rozeschły, część już niestety z desek odpadło. Będą wymagały uzupełnień najprawdopodobniej. No wymagają uzupełnień. Także w każdym razie no tutaj empirycznie stwierdziliśmy, że jeszcze zobaczymy jak w tym roku to będzie, jak zostaną zasiedlone. To też pierwsza budka trocinobetonowa, które są troszkę, znaczy dużo trwalsze, ale też mają swoje ograniczenia i czas trwania, zajęta przez bogatkę. Bogatka przed chwilą się odzywała. No, znajduje się tutaj ta budka, też trucinobetonowa i przymocowana za pomocą obejmy. A bogatka się gdzieś tam odzywa nadal. No, tak to wygląda, czekamy na jeżyki. Tak naprawdę w Radomiu naprawdę, no taka średnia wieloletnia to jest 3 maja. Czy to będzie 3 maja, czy za 2 dni, czy będą już dzisiaj pierwsze jeżyki, jeszcze nie obserwowałem. Może jakieś pojedyncze już przyleciały nad Radomiu, natomiast takie większe, no zobaczymy. Ale bywały różne lata i podczas tych różnych lat jeżyki pojawiały się, tak jak mówiłem, najczęściej 3 maja. Więc czekamy jeszcze na święto Konstytucji 3 maja. Czy się pojawią? Jak nie, będziemy czekać do święta zwycięstwa 8 czy 9, to już jest mała różnica. Wtedy to już naprawdę będziemy mogli się cieszyć budkami. A tu jeszcze mamy sekurę, pięknie kwitnącą, czyli wiśnie po japońsku. Możemy się jeszcze nią pocieszyć, jej widokiem. Ona jest przepiękna.